Także pokazujemy, proszę Państwa, tutaj ten pomnik kilka razy co jakiś czas i z przerwami, i wcześniej było, i pieśni były, i tu, i tańcząca w Parku Skaryszewskim pomiędzy Polskim Wedlem i Saską Kępą, w Warszawie, na Mazowszu, nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacją, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem. Proszę Państwa, no tu mamy sąsiedni też film naszego radia, Appendix do naszego radia Tok FM Euro Barbie Baby Conchita Extra. Także proszę Państwa, Halina, polonistka, no biedna nasza polonistka, bo z podstawówki, jak to się mówi, ale wiecie Państwo, kiedyś to polonistka to i wychowawczynią była i wszystko, i mydło, i powidło, była zaradna, czy że musiała być bardzo zaradna tutaj w Polsce Ludowej, i była Halina, 82 lata, proszę Państwa, to siedzi koło mnie w buwie, oczywiście rozdanie nagród, proszę Państwa, kisiela w buwie na dobrej 56, gdzie i wasz papież mówi wszystko. No to przecież mówi, że jakie głupoty gadają, podpowiada mi, jakie głupoty, mówi, że źle przyszłam. Halina mówi, że źle przyszłam na te nagrody kisiela, znaczy, jakie głupoty gadają. No to rzeczywiście co jakiś czas coś im tam się źle powie, ale dosłownie, że no facet mówi i ma gumową gadkę, gumową mowę. No ten Lisicki to jeszcze, czytałam parę jego artykułów, mądrze pisze. Ale no nie było tutaj takiej osoby, która, no ten Lisicki najlepiej chyba mówił, ale nie było takiej osoby, która by ładnie, czysto i po polsku mówiła. I pewne rzeczy charakterystyczne, pewne słowa kluczowe, proszę, takie jak polityka, są źle wypowiadane, bo ze złym akcentem. Czy to nie jest jakiś populizm? Czy to nie jest coś wypowiadane, mówione źle i specjalnie? Żeby ludzie, no nie wiedząc w co wpaść, czy w gówno, czy w maść, specjalnie zaczęli mówić źle, tak, przesilać, na chama. Wszyscy wiemy, że Warszawa z tego słynie, z chamstwa, z salcesonizmu, z wymuszania, że nie umieją nawet dzieci wychować, i tu przy czwartku, przy piątku, to już widać jak Warszawa szaleje. Wyznawcy papieża, Matki Boskiej Ostrobramskiej, Częstochowskiej, Rzymskiej, Łacińskiej, a nie Krymskiej, że jak się wysiedzą na tych mszach, to im nic nie daje, bo nie chcą na te msze chodzić, proszę Państwa, siedzą. No ale powiedzmy, że jak tak siedzą, tutaj też ktoś siedział i spieprzył, także proszę Państwa, jak tak siedzą, no to coś mało tutaj siedzą, ale wiecie Państwo, dosiedzą na mszach dosiedzą. No ja wiem, że tam na Deotymie to i ziewają, i śpią w nocy, kościół jest otwarty, a poza tym kapliczka jest na wprost po lewej, że jest całonocne czuwanie, nawet są zapisy, że ci, którzy się modlą, ci, którzy ewentualnie być muszą, wiecie Państwo, to dlatego też między innymi są zapisy. No. Tutaj, proszę Państwa, jest Edward House. No, co i jak i o co chodzi, no to powinny być informatory, jest z tyłu coś napisane. Potem jest tańcząca, że nawet w programie, gdy wyjaśniają historię, tłumaczą Parku Skaryszewskiego, w którym roku tańcząca zbudowana jako zabytek. To natomiast to jest taki siaki, jaki taki zabytek, proszę Państwa. Pułkownik Edward M. House, 1858 rok, 1938, to nie spotkaliśmy się w życiu na tym świecie. Mąż stanu USA, przyjaciel Polski, pomnik ufundowany przez Ignacego Jana Paderewskiego w 1932 roku. Aha, czyli że on jeszcze żył. Zniszczony około w 1951 roku, ale Państwo zobaczą, przecież już po wojnie było. Odbudowany w roku 1991 wspólnym wysiłkiem Polaków w
kraju i USA. No a jeszcze wiecie Państwo, to przecież nie jest takie danie Polski, to nie stać Polskę na to, żeby wybudować taki piękny, proszę Państwa, pomnik. No, tak czy siak, wszystkim piątej klepki brak. Posiedzą, no mówię, tu jeden siedział, to wziął i spieprzył. No, także wiecie Państwo, dosiedzą na mszy. Tak czy siak, to pojadą, zapraszamy przecież Państwa do Anglo-Ameryki, Białystok. Niech tutaj troszeczkę pomieszkają, jeszcze w Warszawie posiedzą na tych mszach, posiedzą, a potem zapraszamy do Anglo-Ameryki, Białystok. I taka logika. No bo rzeczywiście ta halina, jak siedzi w buwie, no tutaj macie Państwo w tym sąsiednim filmie jako appendix naszego radia Tok FM Eurokoncita Extra halina poloniska, jaka taka siaka, mówi, że takie głupoty gadają, że tak źle przyszła, po prostu źle, że źle... Ja mówię, słuchaj Halina, ale już od dzisiaj możesz czuć się, że jesteś cyfrowa. Ja mówię, słuchaj Halina, możesz już czuć się... Także proszę Państwa, staruszka, 82 lata, ale tak młodo wygląda. No powiedziała, że nie lubi, jak ktoś jej robi zdjęcia, fotografuje, robi filmy, bo ona po prostu bardzo brzydko wygląda. Ja mówię, słuchaj, nie wiem, może Ci się wydaje, że bardzo brzydko wyglądasz, ale ludzie nie lubią siebie oglądać, a szczególnie ludzie starej daty. Także proszę Państwa, idziemy. W Parku Skaryszewskim mamy piękne drzewa. Mówią, że roślinność jest też zabytkowa. Widzimy Stadion Narodowy, to może nie zabytek, ale już jakąś historię ma nasz kochany pieseczku, pobaw się piłeczku. Także proszę Państwa, mówili, że nawet jak Chińczycy najpierw budowali, czy zaczęli budować, się troszeczkę jakby zbłaźnili, czy co, to jakieś trupy znajdowano pod Stadionem Narodowym. A Janek Witek mówi, o, że wcale Chińczycy nie budowali, wcale Chińczycy. Ja mówię, na samym początku. I te kłótnie z Jankiem Witkiem, proszę Państwa, były takie niekończące się, ale on szybko jakoś tak się wyciszał. No, wyciszał się. Potem miał szereg problemów i umarł nam na zawał serca. Stąd mamy też taką cząstkę zakładu pogrzebowego. Ale wiecie Państwo, to nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No bo przecież jak człowiek umiera, to nic miłego, nic pięknego. Ale są kabarety. Są kabarety. No bo wiecie Państwo, moja koleżanka Edyta Bukowska, to kiedyś jeszcze jak pracowała w opiece społecznej, a to było na Kickiego, to teraz jest na... Proszę Państwa, jaka to jest? Wiatraczna 11. No, tu jest może nie tyle tańcząca, tylko taka kąpiąca się, medytująca. Zaraz będzie go tańcząca. No ta Edytka Bukowska, proszę Państwa. Biedna dziewczyna, jak załatwiała różne sprawy, to jeszcze jako tako, ale było. Ale potem, jak trzeba było załatwiać pogrzeby, bo ludzie umierają przecież, prawda? No to ona mówi, nie mogę tego znieść. I zrezygnowała z pracy w opiece społecznej, nasza kochana Edytka, i koniec. Zrezygnowała i już pracować tam więcej nie chciała w opiece społecznej. Także proszę Państwa, no jeszcze raz podpatrzmy i z tej strony kąpiącą się, i z tamtej strony popatrzmy się na kąpiącą, co mamy tu w dużej rozdzielczości i telewizyjnej, i wszystko, i pokazujemy, proszę Państwa. Także zapraszamy i jeszcze zobaczmy może, proszę Państwa, nasz pomnik tańcząca. Zapraszamy serdecznie. Park Skaryszewski. Także proszę Państwa, no mamy tutaj ten nasz przepiękny Park Skaryszewski, i z tej strony, i z tamtej strony. I już tu psiarze chodzą. Boże, z tymi psiarzami. Psy, no. Także
doktor Sumińska tu opowiada, a oni się podniecają, proszę Państwa, psiarze w Parku Skaryszewskim. Zobaczmy teraz tę tańczącą, proszę Państwa, poopowiadajmy troszeczkę, jaka jest historia tej tańczącej. No to przecież Państwo macie tych psiarzy, macie Państwo też te tablice, które informują, w którym roku, proszę Państwa, powstał w ogóle ten Park Skaryszewski. Jest to park zabytkowy, proszę Państwa. Ja nawet wolę ten park niż łazienki, no bo przynajmniej tutaj to i pachnie, a tamto jakoś tak różnie, wiecie Państwo, skoro Warszawa jest zanieczyszczona. Nawet mówili o jakimś tam mikroklimacie w łazienkach, ale ja po prostu widzę tutaj raczej ten mikroklimat, proszę Państwa. No, na Pradze chyba bardziej czyste jest powietrze, jak tam w Śródmieściu, prawda? W łazienkach. Jaki tam mikroklimat? Po co to oszukiwać ludzi? Przecież benzyna jest w Polsce tu najgorszej jakości i smrodzą, i tych samochodów coraz więcej. Oni myślą, że to raj będzie, będą tak jeździć. I tak korki są, wszystko stoi, autobusy stoją. No tylko, że jeszcze tramwaje może jeżdżą skuteczniej, najskuteczniej, także zapraszamy do tramwaju. Ale dzisiaj też jak no 8:30 to było, jechałam z Uniwersamu, to też Państwo macie dzisiaj, proszę Państwa, gdy mamy 22 już, prawda? 22 mamy czerwca 2015 roku. No to zapchany był ten tramwaj, już naprawdę przepuściłam kilka tramwajów, myślałam, że po prostu będzie luźniejszy. No, ja lubię te takie najnowsze tramwaje, najnowocześniejsze, no bo one są najluźniejsze wtedy. No, także widzicie Państwo, tutaj mamy tę tańczącą, gdy jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie. Zieleń warszawska, zieleń miejska, nie jest to zieleń podlaska, nie jest to zieleń z Anglii, Ameryki Białystoku, w Anglo-Ameryce Białystoku. Siedzą i po prostu oglądają, proszę Państwa, no ja nie wiem, ta tańcząca to pięknie się prezentuje, rzeczywiście. Tutaj, gdy jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą, pomiędzy Anglo-Ameryką, Białystok, Poznaniem, Wielkopolską, Morzem Bałtyckim, Gdańskiem, a Krakowem, Czechosłowacja. Także, proszę Państwa, tańcząca się przedstawia wyśmienicie. No, także pozdrawiamy Państwa serdecznie, no i że te buziaczki nie przesyłamy. A już idzie dziadyga z tych zielonogłówców i trzyma się pazurem za ryj, proszę Państwa, i czegoś może chce pewnie od siebie, bo jako osoba niedowartościowana, głupiutka, durniutka. No. Zaraz wyjdzie za tych tujek, proszę Państwa, ale to jest Warszawa, salcesonistyczna, głupiutka, trzeba im dużo dawać, bo oni ciągle czegoś tam chcą więcej, coś chcą, tam się schowali ci zieloni. Także wiecie Państwo, no niestety, ja mówię, że daunowcy, tak jak ta Halina, ta polonistka, bo nagrody wprost, proszę Państwa. Ale bardzo mi się nawet podobały niektóre te sentencje, niektóre te zdania, że życie nie polega na tym, tak jak to Janek Witek mówi, czy się stoi, czy się leży, to się należy, bo on jeszcze tęskni za komunizmem, a tu wszedł kapitalizm i trzeba, proszę Państwa, walczyć o każdy grosz i o wszystko walczyć i nic nie jest na zawsze dane, nic nie jest stateczne. Wszystko trzeba jakby, proszę Państwa, wywalczyć, no, wyżebrać, wyprosić. Państwo zobaczą, że w galerii na wino kierowniczka ile musi działać. Także jeszcze raz, proszę Państwa, no, Park Skaryszewski, piękny, piękny. No i ogród róż, zapraszamy do ogrodu róż.
Także najlepiej Państwa zapraszamy do Anglo Ameryki Białystok. To Państwo będziecie mogli się tam wyciszyć, bo tutaj no jest troszeczkę tej zieleni, ale jest taka oszukana i powietrze jest śmierdzące. Proszę Państwa, tutaj to czasy żydowskie się nam kłaniają. Chcą, żeby Warszawa rzeczywiście wyglądała jak przed II wojną światową, że handel, każda ulica tętniła handlem, gdy było mydło i powidło. Proszę Państwa, no rzeczywiście 10 przykazań to było mało. Trzeba było jeszcze 600 przykazań, 666. Także widzicie Państwo, ani do jednego, ani do drugiego oni się nie stosowali, no bo to jest naród o twardym karku. Ja to jak temu też Mareczkowi dałam telefon, żeby on się odzywał. Tak, tak, on będzie się odzywał i po prostu, bo tamten telefon jest popsuty, bo tamten telefon się zacina i suma summarum wcale się nie odzywa, jest poza zasięgiem, telefon jest wyłączony, albo tamto, to co mówi, proszę Państwa. Czyli po prostu jak ktoś nie ma serca, no to tak jest. Ktoś jest o twardym karku, a to nie musi być Żyd, prawda? To może być teraz jakiś jest ta mieszanka cygano-żydo-dziadogarów, to przecież katoliczka moherowa może być uparta, a przecież jest. No, czyli po pierwsze, po drugie, a po trzecie, no to jest przecież choroba od dziecka, down. Przecież, proszę Państwa, jak ktoś ma depresję, to wcale nie jest down, a na depresję można sobie rzeczywiście wyrobić nawet legitymację, proszę Państwa, osoby niepełnosprawne i każdy człowiek ma prawo, jeżeli jakikolwiek ma depresję, jakikolwiek ma schorzenia, może udać się na przykład na Gruzińską też 6 i tych, proszę Państwa, szpitali to jest tak samo dużo pewnie, jak i tych stołówek, proszę Państwa, Caritasu w Warszawie, bo karmią, jeść dają za darmo, ale widzicie Państwo, że ktoś, że jest najedzony, nasycony, to jest mało, bo jeszcze musi mieć na piwko, musi mieć, proszę Państwa, na to i na tamto, więc żebrzą pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina, cztery rogi żebrzą, pod Dworcem Centralnym cztery rogi, wszędzie żebrzą, na czterech rogach, jeszcze gdyby nawet pięć rogów pudełko miało, to też by na pięciu rogach żebrali. Także, proszę Państwa, człowiek to taki jakiś taki głupi jest, prawda? Nienormalny. Zamiast się zadowolić, że nie jest już głodny, zamiast się zadowolić, że już mu dobrze, to jeszcze chce więcej. Czyli wciąż czegoś chcą. No, no niestety. Artystów nie ma, proszę Państwa. To, że z kopytami chodzą w kieszeni, to nie wszystko. To, że czarne okulary, to nie wszystko. Teraz może i potrzebne czarne okulary, no bo tutaj słońce, no bo tutaj to, no bo tutaj tam. Ale proszę Państwa, człowiek powinien odpowiadać, reagować. Jeżeli miał te przykazania, prawa Boże, z Pisma Świętego z Biblii, no to mógłby być wdzięczny Panu Bogu. A pewnie nie jest. Człowiek nie jest wdzięczny Panu Bogu. Dlaczego człowiek nie jest wdzięczny Panu Bogu? Także te trzy opcje dzisiaj prześledziłyśmy, proszę Państwa. Dlaczego człowiek nie jest wdzięczny? No. Nie daj Boże, że jeżeli ma, wiecie Państwo, od dziecka downa, no to on się wtedy podwójnie odcina od prawa Bożego, od Boga, od Stwórcy, od dobrodziejstw wszelkich. Podwójnie się odcina i sobie w ten sposób czy tamten robi krzywdę. Także mamy tutaj, proszę Państwa, Teatr Jandy, polski Wedel. Różne rzeczy mamy, proszę Państwa. Nawet nie wiem, czy Państwo wiecie, ale tutaj za tymi takimi płotkami, podzielonymi płotkiem, jest, proszę Państwa, kościół, gdzie groby to mają ponad 1000 lat. Litewskie, szwedzkie, arabskie.
Cyganów. No, czego tu nie ma? Mydło i powidło, jako że tu jest Praga, tam dalej, proszę Państwa, jest bazar Różyckiego. Ludzie jakoś żyć muszą i po prostu funkcjonować muszą. Także tutaj wszędzie też łowi się ryby, tylko jakoś tak tych, którzy łowią, to nie bardzo widać, prawda? Gdzie oni są, ci łowiący? No. Także Państwo zobaczą, pięknie, pięknie jest. Pięknie jest, naprawdę. Pięknie jest. Polski wedel. Państwo zobaczą, wszędzie jakiś krzyżyk jest. Kiedyś jak robiono, pieczono chleb, to też krzyżyki stawiali. A ci już zmoherowani, zdewocjonalizowani, już myśleli, że tu chodzi o Jezusa Chrystusa, chodzi o krzyż. Nie. W książce Wacława Korabiewicza Śladami amuletu autor wyjaśnia, że to chodziło o znakowanie, o pieczętowanie na przykład chlebów. A słowo ukrzyżować oznacza rozciągnięcie na jakimkolwiek palu. No to tę książkę to można kiedyś było kupić za 100 zł. Tę książkę to dostałam kiedyś w prezencie od Ani Czerniak, ale potem gdzieś pożyczyłam i pamiętam teraz, że pożyczyłam i do mnie nie wróciła. No taka jest też Warszawa. No. Taka jest Warszawa, no gdzieś. Gdybyście Państwo byli w Anglo-Ameryce, Białystok, to Wam wszystko oddadzą. Dlatego zapraszamy stąd, z Pragi, z polskiego wedla, z Polski, a do Anglo-Ameryki, Białystok. Serdecznie Państwa zapraszamy. No i te buziaczki też przesyłamy. Bądź zdarowa, kak karowa, krasiwa, kak świniaczka. Pokazali, proszę Państwa, na Grochowskiej 274 w ratuszu, pokazali, proszę Państwa, lochę, jak biegała na pracę. Lochę, locha biegała. Nawet czy to zdjęcie było, chyba zdjęcie jakieś stare, bardzo namalowane, czy co. Locha biegała, proszę Państwa, bo... No bo chciała, ale tutaj na Pradze, no to przecież gdzie ta locha? Dawno ją zjedli, proszę Państwa. Także w ogóle jak jest locha, to locha ma nieciekawy, proszę Państwa, los. Locha ma nieciekawy los. Także buziaczki i proszę być w kontakcie z nami.